standard szkoły wprowadzić. Całość spocznie. Obchodzimy dziś święto naszej szkoły. Jest to dzień szczególny, gdyż wspominamy postać patronki błogosławionej Marii Karłowskiej, jej życie i wartości, które wyznawała, a także dokonamy uroczystego otwarcia nowych szkolnych pracowni, które mają służyć uczniom kształcącym się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Chcielibyśmy powitać wszystkich zebranych na dzisiejszych uroczystościach. Witamy wicestarostę żnińskiego pana Roberta Luchowskiego. Przewodniczącą Rady Powiatu Żnińskiego panią Józefę Błajet. Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Żnińskiego panią Edytę Szustak-Ławińską. Oraz jej członków. Wiceprzewodniczącą panią Grażynę Janicką. Oraz pana Jana Kopterskiego. Pracowników Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Powiatu Żnińskiego z kierownikiem panem Jędrzejem Małeckim. Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy panią Barbarę Bogucką. Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia pana Adama Nowaka. Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Pałki panią Irenę Starczewską. Dyrektorów okolicznych gimnazjów. Przedstawicieli lokalnych mediów oraz was, koleżanki i koledzy. Jeszcze członków Zarządu Powiatu Żnińskiego, panią Zofię Kozłowską. Chcemy zachęcać przede wszystkim was, drodzy pierwszoklasiści, byście zawsze bronili pozytywnych wartości, nawet jeśli świat jest pełen słabości i zła.
nienawiść, radość, smutek, śmiech, płacz, pokój, wojna, harmonia, chaos, światło, mrok, cisza, krzyk. Świat jest rozedrgany, pełen sprzeczności. Życie jest trudne, dziwne, nielogiczne. Podczas gdy w hipermarketach, na jarmarkach współczesnego świata tłumy beztroskich, otumanionych ludzi konsumują, biegają, śmieją się, przepychają, w szpitalach chorzy, leżą, czekają, w ciszy pragną tylko jednego – końca cierpienia. Na ulicach świat krzyczy kolorami, muzyką, wyuzdaniem. Na obrzeżach świat milczy w bólu. Jest odarty, nagi i samotny. W XXI wieku zdaje się, że krzyki zło dominują, bo to je widać i słychać. To one są na pierwszym planie. Nasz świat stał się areną antydekalogu, przeszedł swoistą ewolucję. Od stworzenia w raju, u podstaw którego leżały słowa, widział Bóg, że wszystko, co uczynił, było dobre, aż do całkowitego rozbicia harmonii i porządku. Człowiek zapomina o sobie. Dobry człowiek jest jak małe światełko. Wędruje poprzez mroki naszego świata i na swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy. Takim światełkiem była niewątpliwie Maria Karłowska. Przyjrzyjmy się kluczowym momentom w jej życiu. Jej droga rozpoczęła się w niewielkiej miejscowości Słupówka. Jest 4 września 1865 roku. W domu państwa Karłowskich przychodzi na świat 11 dziecko. Lękano się o życie słabego i wątłego niemowlęcia, więc szybko ochrzczono je z wody, nadając imiona Maria, Leonarda, Rosaria. Mała Marysia wzrasta w atmosferze prawdziwej pobożności i miłości rodzinnej. Życie brutalnie obchodzi się z nastoletnią Marysią. W wieku 17 lat traci oboje rodziców. Nadchodzi dzień, w którym Maria odkryje swe powołanie. Pewnego listopadowego popołudnia 1892 roku pod wpływem wewnętrznego nakazu Maria Karłowska udaje się w kierunku poznańskiego Starego Miasta. Wierzy, że właśnie teraz odkryje istotę swego powołania. Przepraszam, czy mogłabym usiąść? Jeśli tylko nie brzydzi się pani usiąść obok kogoś takiego jak ja. Dlaczego miałabym się brzydzić? Chociażby dlatego, że jestem prostytutką.
Maria, ogarnięta współczuciem, udziela dziewczynie schronienia i otacza opieką. To przełomowa chwila w jej życiu. Odtąd regularnie spotyka się z takimi dziewczętami. Rozmawia z nimi, próbuje nakłonić do zmiany dotychczasowego życia. Pomaga im też materialnie. Coraz więcej dziewcząt szuka u niej siły do zerwania z wszelkim złem. Nikt nie jest w stanie powstrzymać Marii w jej gorliwości o rozwój początkującego zakładu dobrego pasterza. Nie zraża się żadnymi trudnościami, ani ze strony otoczenia, które nie rozumie jeszcze jej pracy apostolskiej, ani ze strony rodziny, która lęka się coraz bardziej o dobre imię Marii, skoro oddała się pracy wśród osób, którymi wszyscy gardzą. Zabranie głosu oraz wręczenie nagród przyznanych w konkursie. Nasza szkoła, jak pamiętamy, Marię Karłowską wybrała sobie za patrona w 2004 roku po przeanalizowaniu różnych innych kandydatur. Uznaliśmy, że jej życie, jej działalność wpisuje się również w obecne czasy i mamy dużo do skorzystania z tego, co właśnie nasza patronka w swoim życiu dokonała. Na sztandarze widnieją słowa, które stały się swego rodzaju przewodnikiem. Jest mędrcem prawdziwym, kto umie czynić dobrze. Dzisiejsze święto jest nieprzypadkowe i termin też jest nieprzypadkowy. Zawsze staramy się, żeby w momencie, kiedy przychodzą nowe pokolenia uczniów, przybliżyć im postać patrona, a dokonujemy tego poprzez organizowanie konkursów. Mam nadzieję, że wartości, które błogosławiona Maria Karłowska starała się przekazać i te, które cały czas są aktualne, pozostaną w naszym życiu. W celu rozwijania talentów, zainteresowań, poszukiwania właściwych dróg, nie chodzenia zawsze na skróty. Chcemy, aby młodzież poznawała postać patronki i wybierała
z jej życia to, co jest najlepsze. Może w tej chwili przystąpimy do wręczenia nagród. Poproszę Ines Piosik, uczennicę klasy pierwszej technikum grzebienia usług gastronomicznych, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie wiedzy o patronie szkoły. Poproszę Adriana Waśniewskiego, ucznia klasy pierwszej T zasadniczej szkoły zawodowej, za zajęcie drugiego miejsca w konkursie. Poproszę Karolinę Kraczek, uczennicę klasy pierwszej D, zasadniczej szkoły zawodowej, za zajęcie trzeciego miejsca. Poproszę Sarę Robaczewską, uczennicę klasy pierwszej technikum grzebienia usług gastronomicznych, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie plastycznym inspirowanej działalnością patrona naszej szkoły. Również chciałbym wyróżnić Karolinę Gantkę, uczennicę klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego, za udział w konkursie wiedzy o patronie szkoły. Wyróżniam również Piotra Pilarskiego, ucznia klasy drugiej technikum mechanicznego, za udział w konkursie wiedzy o patronie szkoły. Również chciałbym wyróżnić Huberta Cieślaka, ucznia klasy pierwszej technikum informatycznego. Dzisiejsza uroczystość jest jakby wielopoziomowa. Jednym z aspektów tej uroczystości jest również pamięć o zmarłych, o tych, którzy swoim życiem, swoim poświęceniem, swoją pracą bardzo dużo wnieśli w funkcjonowanie nie tylko tej szkoły, ale ogólnie oświaty, wychowania na naszym terenie. Święto zmarłych jest zawsze okazją, żeby sobie o nich przypomnieć, żeby coś ciepłego w sercu powstało, że się przypomniało, żeby docenić ich trud. Zmarli tak długo będą żyć wśród nas, jak długo będziemy o nich pamiętać. Obecnie młodzież naszej szkoły uda się na cmentarz Żniński, żeby złożyć znicze, zapalić znicze na grobach zmarłych dyrektorów. Również tam leżą pedagodzy. Wielu naszych nauczycieli spoczywa poza Żninem. Ja tylko może wspomnę dyrektorów ostatnich. To jest świętej pamięci dyrektor Józef Kaczmarek, dyrektor tutaj zespołu szkół mechanicznych, który zmarł w 2001 roku. Dalej jest dyrektor świętej pamięci Fabian Kranz, dyrektor Technikum Technologii Żywności, który zmarł w 1997 roku. Jeszcze są inni dyrektorzy, Andrzej Goc, dyrektor Pejka. Ich pamięci poświęćmy chwilę milczenia, czy też chwilę modlitwy i wspomnijmy tych z naszych zmarłych jak najlepiej. Również przypomnę, że w ostatnim czasie zmarł wieloletni pracownik naszej szkoły, pan Józef Marciniak, także też cześć jego pamięci.
Tak, to poproszę delegację o udanie się na cmentarz i zapalenie zniczy. Tak, to już. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Marii Karłowskiej w Sztunie od wielu lat wpisuje się w tradycję kształcenia zawodowego w naszym terenie. Mogliśmy to przypomnieć dwa lata temu, kiedy obchodziliśmy jubileusz 120-letniej tradycji kształcenia zawodowego oraz istnienia naszej szkoły. Szkoła ta wielokrotnie zmieniała swój wizerunek. Było to związane z różnego rodzaju przekształceniami, wprowadzaniem nowych kierunków kształcenia. Może tylko krótko przypomnę, że w 2001 roku do ówczesnego zespołu szkół mechanicznych zostało przyłączone Technikum Technologii Żywności i powstał Zespół Szkół Techniczno-Technologicznych, który po roku zmienił nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Również w tamtym okresie w naszej szkole został powołany ośrodek dokształcenia doskonalenia zawodowego, który realizuje kursy zawodowe dla młodocianych pracowników. Nasza szkoła jest również ośrodkiem egzaminacyjnym, gdzie w wybranych zawodach przeprowadza się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Postać naszej patronki, błogosławionej Marii Karłowskiej, pozwala zauważyć nam dużą zależność między wychowaniem a kształceniem. Maria Karłowska starała się do ludzi pogubionych docierać właśnie poprzez organizowanie im możliwości godziwego życia, poprzez zdobywanie zawodu, wykształcenia, prac. W tej chwili mówi się, że praca jest jednym z najwyższych dóbr, jakie człowiek może mieć. Praca nadaje nam godność. Maria Karłowska starała się to kultywować, przywracać godność ludziom, którzy gdzieś tam w życiu się pogubili. Mam nadzieję, że nasza działalność pozwoli młodzieży jakoś w życiu zafunkcjonować, że pozwoli właśnie godziwie żyć, pozwoli znaleźć swoje miejsce, radość, szczęście. Rolą szkoły jest nadążanie za tym, co dzieje się na świecie. Naszą rolą jest też wprowadzanie nowych kierunków kształcenia. Przy czym trzeba sobie zdawać sprawę, że szkolnictwo zawodowe jest drogie. Każdy nowy kierunek kształcenia są to bardzo duże pieniądze. Obecnie od 1 września wprowadziliśmy kierunek kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych. Jest to kierunek, który jest wprowadzany w projekcie Autostrada Kompetencji i Umiejętności, który to projekt przygotował Wydział Oświaty razem z Wydziałem Promocji Starostwa Powiatowego w Żninie. Ja może tylko tak powiem, że koszty w takiego kierunku to przekraczają 130 tysięcy złotych. Jest to związane z zakupem wyposażenia, z przygotowaniem pomieszczeń, dalej zakupem również podręczników. Akurat w tym przypadku młodzież ma refinansowane koszty dojazdów. Mam nadzieję, że zainwestowane pieniądze, które w dużej części pochodzą z funduszy tzw. unijnych oraz również z budżetu i państwa i budżetu naszej szkoły, przydadzą się i zapewnią młodzieży w kolejnych latach godziwe wykształcenie i pracę.
W 2008 roku wprowadziliśmy inny ciekawy kierunek, technika informatyka. Jak do tej pory cieszy się on dużym zainteresowaniem młodzieży, no i w dobie powszechnej informatyzacji mamy nadzieję, że młodzież po nim będzie też znajdowała pracę. Również kontynuujemy kształcenie w technikach mechanicznych oraz w szkołach typu zawodowego. Mówi się w tej chwili, że kształcenie zawodowe ma być przyszłością naszą. Jakby pewnym potwierdzeniem jest to, że bardzo duże środki są przeznaczane właśnie na rozwijanie, modernizowanie kształcenia zawodowego. My również myślimy o dalszych kierunkach kształcenia, o tym, co może być interesujące, czy też co będziemy w stanie zrealizować. Bardzo wiele aspektów decyduje o tym, czy kierunek jest wprowadzany, czy nie. I zawsze no, jest to poprzedzone dogłębną analizą. Mam nadzieję, że nadal będziemy mogli służyć Państwu, będziemy mogli służyć społeczeństwu, nie tylko kształcąc młodzież, ale również wychowując i przekazując te wartości, które sami uważamy za cenne i przydatne w życiu. Czy ktoś z Państwa gości chciałby może też zabrać głos? Ja powiem, że jeszcze może być okazja na dole, dlatego że będziemy otwierać te pracownie, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby później, to na dole będzie okazja. Chciałbym również zaprosić Państwa do trochę pozostania dłużej, dlatego że będzie możliwość zwiedzenia szkoły. Chcielibyśmy pokazać Państwu, jakim wyposażeniem dysponujemy, pracownie. Wyposażenie, które dzięki przydatności wielu ludzi udaje nam się pozyskiwać. No, również przewidujemy skromny poczęstunek, pokaz. Także serdecznie zapraszamy i życzymy miłych wrażeń z pobytu w naszej szkole. Zawsze jest nam bardzo miło Państwa gościć. Całość, baczność. Sztandar szkoły wyprowadzić.